Głupio by było, gdyby była godzina opóźnienia. Dobrze, ja poproszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę. Jeśli mamy zacząć, to bardzo proszę o ciszę. Przekazuję mikrofon panu Markowi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że Państwo przybyli dzisiaj. Niedziela wieczór, Państwo ma pewno ciekawe rzeczy do zrobienia, ale naprawdę dziękuję i poświadczę o tym, że temat, który poruszyłem, no jest także dla Państwa ważny. Ja się nazywam Marek Bober, na co dzień pracuję w kurierze Chicago, już prawie 20 lat. No i podjąłem się w ostatnich miesiącach zebrać to, co się działo wokół Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wydziału na Stanach Zjednoczonych, no i zebrać to, jak się mówi, kolektywnie do kupy. Nie jest to książka, bo spotkałem się z zarzutami, że jest to propaganda. To jest książka, która jest oparta przede wszystkim na dokumentach, na setkach tysięcy listów, oświadczeń, protestów. Miejscami może się nawet wydawać, w niektórych miejscach trudno do czytania ta książka. Ale te dokumenty trzeba było dać, bo one świadczą o tym, po pierwsze, że poszedłem do tematu najlepiej jak można, czyli pracować na dokumentach. Sprawa się, jak Państwo większość na pewno zna, sprawa zaczęła się w zasadzie w marcu ubiegłego roku, ale ja bym zaczął inaczej, że jednak kilka lat wcześniej w Wydziale Stanowym przybyło członków. Nie ukrywam, że tych członków przybyło po katastrofie smoleńskiej. To była grupa skupiona wokół agendy polskiej. Jeżeli nic się przez lata nie działo w Wydziale, oprócz tego, że organizowano bankiet Pułaskiego i bankiet dziedzictwa, to od czasu do czasu na przykład zaczęły się pojawiać oświadczenia na jakiś temat wbrew oficjalnemu zakazowi władz krajowych. Chodziło tutaj przede wszystkim o sytuację w Polsce. Ja pamiętam do tej pory oświadczenia na temat Radia Maria i Telewizji Trwam, sytuacji polskiego. Ubiegłego roku do władzy prezesem został pan Bogusław Niemczewski. I na skutek przeróżnych intryg właśnie cały zarząd z prezesem Niemczewskim trzeba było usunąć. Ta książka dokładnie opisuje ten proces. Najważniejszą rzeczą tutaj jest i zasadniczą rozumienie zasady wyborów, czyli simple majority. Wybory do tej pory zawsze się odbywały i tak jest w statucie na zasadzie zwykłej większości. Niestety jedna pani, zacna pani Sybiraczka, ale pani Jane Kulibaba zajrzała do słownika języka angielskiego na Amerykę Północną. Jej wyszło, że to oznacza, że to jest zasada 50 plus 1. Zawsze stosowana zasada zwykłej większości. Ja zadałem sobie trud, że o tym, co należy rozumieć pod określeniem simple majority, nie świadczy słownik języka angielskiego, ale książki prawne. W statucie wydziału nie ma czegoś takiego, że trzeba zdobyć jeden głos. Ale uznając tą zasadę, że nie zastosowano tej zasady, władze krajowe, ja bardzo skracam tutaj, ale książka to opisuje, doprowadziły, że do tego, że ten zarząd trzeba było zlikwidować. W sierpniu ubiegłego roku wybrano tymczasowy w zasadzie zarząd z panią Wierzbicką na czele. No i doszło w końcu w maju tego roku do skandalicznych już wyborów w Wydziale Stanowym. Ja podam tylko jeden przykład. Dwie najważniejsze osoby w Wydziale Stanowym, czyli pan prezes Pokłaski i jego zastępczyni pani Anselmo, są nielegalnie niewybrani. Dlaczego nielegalnie niewybrani? Ponieważ zgodnie ze statutem powinni uczestniczyć przynajmniej 3 razy w ciągu roku w zebraniach Wydziału Stanowego. Kiedy zapytano o listę obecności, czy oni rzeczywiście byli, protokoły, jak to się mówi, zaginęły. Gdyby oni uczestniczyli, to te protokoły by były pokazane. Także mamy szefa wydziału, który jest nielegalnie wybrany i takie jest moje zdanie. Tutaj obok pani doktor Mirosława Duczewska-Miller i pani Jola Rudzińska z Wydziału Stanowego. Ja myślę, że będą także pomocne wyjaśnienie całej sytuacji. No i co? No i książka ma te swoje 150 stron tekstu, 100 stron zdjęć. Temat nie jest łatwy, ale zachęcam do zapoznania się z tym. To może na tyle z mojej strony w tej chwili. Może ja.
Ja zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, na które pan redaktor Marek Borek odpowie, to ja chciałabym powiedzieć parę słów. Bardzo się cieszę, że tylu z państwa przyszło tutaj, że jesteście państwo zainteresowani tym, co się dzieje w kongresie, bo wydawało mi się przez chwilę, że nikt się tym już nie interesuje. Wydawało mi się nawet, że i przypuszczam, że tak jest, że wiele z tu obecnych osób na sali podejrzewa, przypuszcza, że widocznie coś musiało się za tym kryć, że odwołano cały zarząd, że wyrzucono, właściwie zawieszono i udzielono nagan 6 osobom z zarządu i nawet doszło do tak kuriozalnego faktu, jak wyrzucenie prezesa legalnie wybranego zarządu. Na pewno przypuszczaliście państwo, że coś się za tym kryje, że może ktoś miał rację. I chciałam powiedzieć, że jako jeden z nielicznych, pan redaktor Marek Bober rzeczywiście postanowił zająć się tym tematem, postanowił zebrać wszystkie możliwe dokumenty, krążące listy, zażalenia i tak oto powstała ta książka. Po to powstała, żebyście mogli państwo ją przeczytać, żeby każdy mógł w sumie mieć własną opinię, żeby każdy mógł powiedzieć, kto się powinien wstydzić tak naprawdę i dlaczego. I ja jako jedna z bohaterek, czy może jedna z ofiar, ale wolę być bohaterką nawet w cudzysłowie niż ofiarą. W imieniu osób, które również są uczestnikami tych wydarzeń, chciałabym bardzo gorąco podziękować panu redaktorowi, Markowi Boberowi, że zajął się tym tematem, że odważnie broni naszej reputacji i naszego honoru. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Nazywam się Jolanta Prucińska i byłam przewodniczącą Agendy Polskiej. Bardzo krótko. Chciałabym zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, który skomplikował relacje między różniącymi się ideowo członkami kongresu. Na stronie internetowej KPA czytamy: cel walki na rzecz wolności i niepodległości Polski osiągnięto w latach 1989-1999 i od tego momentu główny nacisk należy położyć na sprawy amerykańskie. No, trudno skupić się na sprawach amerykańskich i pominąć degradację naszego państwa pod rządami haniebnymi 8 latami rządów Platformy Obywatelskiej. Zapisując się do kongresu, nowi prawicowi członkowie zaprotestowali przeciwko oszukiwaniu, zdradzaniu, okradaniu i manipulowaniu naszego narodu przez rząd Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Byliśmy spragnieni zmian. Chcieliśmy przywrócenia godności i honoru państwa polskiego, prestiżu Kongresu Polonii Amerykańskiej, największej organizacji polonijnej. Nie baliśmy się pułapki uwikłania w bardzo podzieloną politykę wewnętrzną Polski. To kolejny cytat z informacji na temat Kongresu Polonii Amerykańskiej zamieszczonego w internecie. Sprawa jedności Polonii powraca permanentnie w dyskusjach rodaków w kraju i za granicą. Czy jednak jest możliwa jedność pomiędzy lewicą i prawicą? Różnimy się ideowo, różnimy się poglądami na zasadnicze kwestie. Inaczej oceniamy działalność Franciszka Spuli i działaczy ograniczających się do 2 w swojej działalności bankietów rocznie, unikania zaangażowania w sprawy tragedii smoleńskiej, obrony mediów katolickich oraz wyprzedania majątku Polonii. Uniki w sprawach istotnych nie budują zaufania do ludzi i instytucji. Brak aktywności patriotycznej, polityki historycznej był nie do zaakceptowania przez grupę nowych członków KPA startujących 15 marca 2015 roku w wyborach do zarządu kongresu na stanowisku samodzielnie
i jednego wspólnie z innymi organizacjami wydarzeń historycznych. Krytykowano propozycję programu długo- i krótkoterminowego opartego głównie na polityce historycznej, podkreślającej sławę oręża polskiego i dumę z bycia Polakiem. Krytykowano zajadle program edukacji Polonii, ponieważ ja jestem przekonana, że część z nas, część z Polonii nie jest w stanie lub nie ma czasu na edukowanie się, na samoedukowanie, na czytanie wspaniałych książek profesora Nowaka, profesora Jaruszyńskiego, naszego dziennika, no mnóstwa, mnóstwa innych źródeł. I nie zdaję sobie sprawy z tego, tylko ci, którzy głęboko siedzą w temacie, że po 1989 roku nie nastał czas szczęśliwości po obaleniu komunizmu, ale czas bardzo trudnej transformacji z wieloma grzechami wyprzedawania majątku narodowego, nierespektowania godności narodu i całkowitej służalczości wobec interesu obcego, wobec państw centrum. Więc zajadłe krytykowanie było przez pana prezesa Skulę i jego działaczy obroną starych programów, starej lewacki, starej nomenklatury odbierającej medale z rąk skompromitowanego prezydenta Komorowskiego. Prezes i głównie działacze prezesa krytykują do dziś działalność prawicowej patriotycznej grupy, kwestionując nawet obecność wizerunku kandydata wtedy na prezydenta Rzeczpospolitej, pana doktora Andrzeja Dudy, na naszym Rydwanie w czasie Parady Trzeciomajowej. Organizują opozycyjną do naszego zakłamany bankiet prezydencki, lekceważą sprawę tragedii smoleńskiej, w szóstą rocznicę święcą Dzień Polskości w tańcu i śpiewie na Navy Pier, całkowicie pomijając naszą narodową żałobę. Lekceważą obronę katolickich mediów i przyjmują medale od prezydenta Komorowskiego, nas nazywając, proszę państwa, bydłem na zebraniu ogólnym KPA lub grupą rozrabiaczy, 20 rozrabiaczy w otwartym liście pana Franka Skuli zamieszczonym w dzienniku związkowym. Ale o zgrozo, reprezentują nas na 1050. rocznicy Chrztu Polski, na pierwszym forum polonijnym w Rzeszowie. Prezes, który sprzedał bank PNL, ziemię Wiotki, ma być gwarancją umów gospodarczych podpisywanych między Polonią a macierzą. Jeżeli był sens w sprzedaniu banków i ziemi, dlaczego nie zamieszczono tych informacji w prasie, łącznie z rozliczeniem finansowym, żebyśmy to zrozumieli? Może rzeczywiście był jakiś prawdziwy sens. Brak wiadomości, brak informacji powoduje zamęt. I na koniec. Prezesowi Skuli zarzuca się wiele. Jednak podstawowym zarzutem jest to, czego pan Skula nie robi. Od lat KPA nie tętni życiem. Jest skostniałą strukturą obwarowaną regulacjami w statucie niedopuszczającymi do zmian personalnych. Tyle zmian zachodzi w Polsce, tyle zmian zachodzi w świecie, a u nas prawie nic. Pan redaktor Niemczyk w wywiadzie przeprowadzonym z panem redaktorem Bobrem zadał pytanie, w jakim celu ta książka powstała? Czy dla eskalacji konfliktu? Pewnie marzy się panu jedność Polonii pod przewodnictwem Franka Skuli na czele KPA dożywotnio. Tylko taki wariant z Franciszkiem Skulą, pana chlebodawcą w roli głównej, jest według pana możliwy. Otóż nie dla nas. W wywiadzie przeprowadzonym z panem redaktorem Bobrem wykazał się pan całkowitym brakiem wiedzy na temat naszej krótkiej działalności.
Słowem propaganda, powtarzanym jak mantra, próbował pan wytrącić argumenty redaktorowi Bobrowi. Otóż nie udało się. Rzetelne dziennikarstwo wymaga zwrócenia się również do drugiej strony o uzyskanie informacji. Książka powstała w celu zaznajomienia pana i innych z faktami i z kompletem dokumentów. Mogłaby również nazywać się Rokiem Krzywdy. Pan Spula i jego działacze wyrządzili ogromną krzywdę ludziom odpowiedzialnym, zaangażowanym, kreatywnym, wykonującym ogrom pracy w krótkim czasie, bezinteresownie, proszę państwa, za darmo. Jestem przekonana, że uczciwość i bezinteresowne zaangażowanie obronią się same w oczach prawych i uczciwych ludzi. Dziękuję. Szanowni państwo, jeśli chodzi o te reguły prawne, chcę zwrócić uwagę, nawiązując do tych wyborów z marca ubiegłego roku i prezesa Niemczewskiego, przy tych różnych zarzutach i słynnym już terminie simple majority, sprawa wydaje się dużo prostsza. Nie potrzeba żadnych reguł prawnych, tylko zwykły chłopski rozsądek. Pan Spula dokonał zaprzysiężenia tego zarządu. Nie było żadnych przewin, oskarżeń o niecne rzeczy, przestępstw i tak dalej. Prawo nie działa wstecz. I to jest bardzo proste. Ale doprowadzono do tego, że ten zarząd musiał jednak ustąpić. Trzeba zwrócić uwagę, że z wyborami jest coraz gorzej. Te ostatnie wybory w maju tego roku zrobiono przy wykorzystaniu bezstatutowego systemu elektronicznego głosowania. Starsi ludzie naprawdę z tym mają problem. Nie wpuszczono mediów wbrew statutowi. Dlaczego nie wpuszcza się mediów? Ale nakazano, nie twierdzę, że wszystkim, ale nakazano większości dziennikarzy, mediów PNL-u zapisanie się do kongresu i żeby głosowali na taką listę, jaka została stworzona w gabinecie prezesa spółki. I tak te wybory wyglądają. No cóż. Ktoś ma pytania? Proszę bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja rozumiem tych ludzi, że oni nie mogli wpuścić media i robić zdjęcia i w ogóle, bo byłby to dowód, że ludzie głosowali, którzy do organizacji nie należą. Tak, to nie jest jakimś dziwnym. Dziękuję. Dobrze. Ja chciałabym w tej chwili was oprosić, panią Jadzie, która gdzieś tu się czai i chcę jeszcze raz panu podziękować za życzenie bardzo. I my panu bardzo dziękujemy za to serdecznie. Dziękuję. Ja widzę, że na sali jest obecny pan Edward Cyran. Pan Cyran zajmował się przed laty, no ciągle obecnym tematem, czyli podwójnego opodatkowania emerytów. Wcale nie odbiegamy od tematu, ale może pan Edward się podzieli swoimi doświadczeniami, jakie miał z prezesem Spulą. Bo kontakty z prezesem największej organizacji politycznej były wtedy konieczne. Panie Edwardzie, chce pan? Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Wielu z państwa zna całą sprawę dotyczącą problemów podwójnego opodatkowania. W 2008 roku zmroziła nas sprawa łączenia emerytur bez konsultacji z Polonią. Byłem wtedy czynnym członkiem naszej organizacji, czyli państwa organizacji. W tej chwili, ponieważ nie płacę składek, więc nie jestem jak gdyby, jestem wyłączony, ale czuję się złączony z Polonią. I w 2008 roku postanowiłem, że trzeba coś zrobić. Wielu z państwa wie, było na moich spotkaniach, było ich i na południu, i w różnych miejscach.
chodziło o to, żeby społecznie poprzeć. Ale wracając do sprawy pana Skóry. Na zebraniu naszym, na SISRO, powstała grupa trzech osób, która miała się zająć tym problemem, problemem emerytur. Następnie wytypowaliśmy 9 osób, które miały się zwrócić do pana Spuli o prawnika i pomoc w tej całej sprawie, bo trzeba byłoby zebrać podpisy społecznie. Zebraliśmy 17 tysięcy podpisów. Na pewno wiele podpisów tu jest z osób, które państwo tu siedzą. I pan Spula nie przyjął nas w ogóle. W ogóle list, który miałem wziąć ze sobą, bo jechałem do Polski, żeby przedstawić sprawę w Senacie i w Sejmie Polskim, nie został przez niego podpisany. Podpisany był przez ówczesnego prezesa, tylko i wyłącznie. Proszę państwa, sprawa jest niesamowita, bo słyszę, że od zeszłego roku taka sprawa, ale wydaje mi się, że od śmierci pana Moskala nasza Polonia bardzo straciła przez wybór pana Spuli na prezesa, mimo że mam statut z 1876 roku, kiedy to w Buffalo i w Filadelfii organizacja Związek Narodowy Polski miała służyć, tam jest wyraźnie powiedziane, tak zwanej żywiołowi polskiemu. Oczywiście bez pieniędzy się nie zrobi nic. I tu pan Spula trzyma nas za gardło, bo nie możemy samodzielnie się zorganizować, aczkolwiek mam pomysły i wiem, że można byłoby zrobić. Te pomysły były przeze mnie w zeszłym roku, że tak powiem, odświeżone. Wtedy, kiedy w Pałacu Namiestnikowskim w gabinecie pana Kwiatkowskiego przedstawiałem sprawę, naszą sprawę, sprawę Polonii. Jeśli my się nie zorganizujemy, to pan Spula ciągle, jako rzeczywiście człowiek stojący ponad, nic nam nie pomoże. I teraz, co pisał pan Spula na mój list po tych zebraniach, które miałem, u Władysława miałem, w Konstancji i w wielu miejscach. To pisał, panie Cyran, proszę, ja popieram, że pan coś robi, ale niech pan sobie, ja to tak streszczam, niech pan sobie radzi. To tak mówi prezes jednego z największych skupisk Polonii. Proszę państwa, to jest żenująca sprawa. Sprawa w ogóle zakrawająca na kpinę. I w tej chwili jest nowy prezydent, który w kongresie wygłosił mowę potwierdzającą zajęciem się sprawami Polonii. Powinniśmy ten moment wykorzystać. Napisałem program, który wręczyłem i do dnia dzisiejszego wręczyłem właśnie w Pałacu Namiestnikowskim pani dyrektor, która miała się zajmować sprawami Polonii. Ale cóż to znaczy ja lub też ewentualnie. Jeśli my stworzymy coś w rodzaju, to pan Spula nie będzie miał już takiej siły przebicia. Jak przemawiałem w kongresie polskim, znaczy w Sejmie Polskim i w Senacie Polskim, to ludziom po prostu wydawało się, że skąd ja przyjechałem? Jeśli państwo pójdziecie do Sejmu Polskiego, tak jak ja chodziłem i wydeptałem tam drogę, to tam nie ma do kogo pójść, kto nas reprezentował. Pan, jakiś pan Cybulski, persona non grata, nie wiem kto to jest. Absolutnie, nie mamy reprezentanta w Sejmie. Nie mamy reprezentanta, bo nie możemy. Minister finansów, z którym rozmawiałem, minister pracy i polityki społecznej, chodziło o takie osoby, które powinny się zająć sprawą, bo prawnie Polska ma, oprócz kilku państw europejskich,
prawo po 1945 roku do specjalnej pomocy w tak zwanym programie rozwoju. I przedstawiałem tę sprawę panu Spuli. Zruszył ramionami. To nie tak powinno wyglądać. Nas jest tutaj prawie milion, w innych stanach tak samo. I powinniśmy pomyśleć o innym zorganizowaniu się, bo pan Spula nam naprawdę nic nie pomoże. Dziękuję. Dajcie, że pan się zgłaszał. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Józef Kubik. Ja chciałem się podzielić, jest miło, że Państwo dzisiaj zrobili to zebranie. Miło mi spotkać pana redaktora Bobera, którego znam już od dawna. Państwa też, a jestem tu, właściwie jest przyczyny takiej, że mój kolega Józef Krutul jest był członkiem zarządu i jest tutaj na sali. I chciałem po prostu parę słów powiedzieć, bo jako kolega go ostrzegałem, że to wszystko nie będzie takie proste. Więc zacznę może od początku. Ja się trochę historią zajmuję i wiem, że w 1944 prezydent Roosevelt zrobił te kongresy narodowe. To było tylko po to, żeby został wybrany na prezydenta na czwartą kadencję. A jakie efekty tego były, to Państwo doskonale wiedzą, że straciliśmy prawie połowę Polski po prostu. I że po prostu Stalin był najważniejszą osobą po Churchillu i Roosevelcie. Po to nam był potrzebny kongres, po to mieliśmy głosować. Jeśli chodzi o okres, ja należałem do Kongresu Polonii Amerykańskiej, do Wydziału Stanowego i doskonale pamiętam, jak taki młody człowiek, alderman z Hamburg Heights, pan Marek Czerwiecki, kandydował i po prostu niestety procedury były takie, że on nie mógł niczego po prostu osiągnąć i został odtrącony. Natomiast nie wiadomo skąd znalazły się jakieś osoby, kandydaci, które oczywiście były, na które musiałem głosować, bo nie było na kogo głosować. Więc wydaje mi się, że pan redaktor Bober ma słuszną postawę i słuszne założenia, że ta procedura jest biurokratyczna i nie służy nikomu po prostu. A jeśli chodzi o okres właśnie, w którym byłem członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału Stanowego, to pamiętam doskonale całą taką bardzo przykrą dla mnie sprawę pana Adama Okrzycki, który jest pana szefem. Ja nie mówię, żeby się podlizywać panu, tylko że ja po prostu miałem obrzydzenie, bo nagle moi koledzy z kongresu zaczęli opowiadać jakieś wielodne bzdury na temat pana Okrzycki, na co nie miałem żadnego wpływu. W końcu przestałem w ogóle chodzić na te zebrania, ale tak to niestety wygląda po prostu. Wydaje mi się, że musimy tutaj powołać jakąś organizację, która nie musi się to Kongres Polonii Amerykańskiej nazywać, ale musi być jakaś organizacja autentyczna, która będzie nas reprezentować, która będzie Polakom pomagać. Ja jeszcze chciałem przypomnieć, że kiedyś, bo pan wspominał o historii, że kiedyś był taki okres, że prezesem Związku Narodowego Polskiego mógł być tylko ktoś, kto się urodził w Polsce. Nie wiem dlaczego, żeśmy o tym zapomnieli. KPA włączało się w tym, w tamtym. A ja Państwu powiem. My możemy tutaj mówić, że pan Spula B i F i tak dalej. Pan Spula, my wiemy kim jest i już na to pytanie sobie odpowiedzieliśmy. Tylko teraz jest jeszcze jedna sprawa. Mamy już nowy rząd i mamy już wolną Polskę. I co na to Warszawa? Jeśli powstają takie książki i ta książka dotarła do Warszawy, dotarła do parlamentarzystów, proszę Państwa. Jeśli ja osobiście, jak miała być pierwsza wizyta pana wiceministra Dziedziczaka, wysłałam kilka listów, e-maili, nie będę w tej chwili mówić po nazwisku do kogo, do bardzo wysoko postawionej osoby i nie było żadnej reakcji, w dalszym ciągu nie ma i tydzień temu rozpoczęło się forum polonijne i możecie Państwo zobaczyć, możecie mnie uważać za wroga, możecie mnie uważać, że jestem jakimś tam przewrotowcem, że tutaj przeciwko występuje nowemu rządowi. Myśmy ten rząd wybrali, myśmy się o ten rząd modlili, myśmy go wymodlili, wybłagali, wypłakali.
to my, Polonia Patriotyczna, byliśmy częścią tych wszystkich protestów, które tu są na zdjęciu. To my, Polonia Patriotyczna, pisaliśmy artykuły do tych książek. To my stawaliśmy pod bramą pana Skuli w 2012 roku, kiedy odwrócił się plecami oficjalnie do nas i powiedział, że przyjmuje takie, a nie inne stanowisko w sprawie Smoleńska. To ja osobiście byłam u pana Skuli w 2014 roku na początku, kiedy pan generał Błasik został oczyszczony z zarzutów przez prokuraturę wojskową. Prokuraturę, który, i to było coś, co było straszną rzeczą przeżyć dla pani generałowej, ponieważ pan generał Błasik, wiemy o co został oskarżony. Kiedy była tu w 2012 roku, nie kto inny, a pan Franciszek Spula. Przy mnie, przy pani Kochanowskiej i jeszcze kilku osobom powiedział, obiecał, jestem politykiem, jestem na czele organizacji największej poleminnej. Nie mogę tak na słowo pani uwierzyć, panią targają emocje, ja pani wierzę, że generał nie był winny, że nie był w kokpicie, że nie był pijany. Ale mnie to nie wystarczy, jeśli będzie jakiś dokument, zrobię sprostowanie w gazetach amerykańskich i polskich, uszanuję jego honor. I co? 2 lata minęło. Idę do niego z tym dokumentem z prokuratury, że generał Błasik został oczyszczony z zarzutów. I proszę, panie prezesie, tutaj jest dokument. Spotkajmy się jeszcze raz. Proszę się zapoznać z tym dokumentem, długi dokument. Tak, ja muszę z adwokatami rozmawiać. Proszę bardzo, ma pan na to czas. Ale czy teraz dotrzyma pan słowa i będzie w dzienniku związkowym oczyszczenie generała z zarzutów? Czy pójdzie pan do amerykańskiej prasy i powie, generał Błasik został przez prokuraturę wojskową w Warszawie, która prowadzi śledztwo i nie jest nam przyjazna rodzinom smoleńskim, tak? Został oczyszczony. Tak? Zobaczę, co się da zrobić. Dzwoni do pani generałowej, ma się ukazać wywiad. Co się za tydzień ukazuje w dzienniku związkowym, to my chyba wszyscy wiemy, którzy żeśmy czekali na to i dostaliśmy między sobą hasło, kupcie dziennik, bo będzie odtajnienie, będzie oczyszczenie. Nie ma nic. Pierwsza główna strona zaczyna się tekstem takim. Nie było wybuchu w samolocie. Hańba! A później... Hańba! Tak, ale proszę państwa, teraz popatrzmy. Byliśmy w opozycji, to mogły się takie rzeczy dziać. Przyjeżdżał tutaj nasz poseł, wybrany przez nas, pan Adam Kwiatkowski, przez 5 lat, tak? Widział dobre i złe strony, widział bohaterów, widział patriotyczną Polonię i widział swołocz, która nam pluła w twarz, tak? A teraz, tydzień temu, jest forum polonijne i kto jest zaproszony na to forum polonijne, proszę państwa? To jest wstyd, że Warszawa i prezydent nasz wymodlony, wyproszony, dziękuję panu Skuli za to, że dobre imię Polaków podtrzymuje. My się musimy zbuntować. Ja zadzwoniłam do konsulatu, proszę państwa, parę dni temu. Powiedziałam, żądam spotkania z generalnym konsulem. Polonia Patriotyczna, ta, która walczyła cały czas. Nie ma z nią teraz dialogu. Dialog z kim się prowadzi? Uważam, że gdyby mnie stać było, bo nie stać mnie w tej chwili, kupiłabym bilet, pojechałabym do Polski, jak Boga kocham, jak tutaj stoję i starałabym się porozmawiać z panem Jarosławem Kaczyńskim. Czy wie o tym, co się dzieje, że ta Polonia prawdziwa, ta prawdziwa, która zawsze jest w stanie pójść pod konsulat, czy gdziekolwiek indziej, czy jest poniżej 20, czy jest upał? Idziemy. Czy mamy na to kilka godzin, żeby się zorganizować? Idziemy. Czy ktoś z nami rozmawia? Czy teraz nasi politycy, przegłosowani przez nas, naszymi głosami wybrani, mieli z nami spotkanie tutaj jakieś otwarte? Nie. Rozmawia się z panem Spulą. Rozmawia się z panem Kopciem. Popatrzmy, co się dzieje. Popatrzmy, co się dzieje. Jeśli taka książka do nich nie przemówiła, że zostały złamane przepisy, że głosowanie ostatnie było sfałszowane i tym ludziom się gratuluje, ludzie, no to coś jest chyba nie tak! Coś jest chyba nie tak! Gdzie jest ta dobra zmiana?
Przepraszam bardzo, nie jestem przeciwko prezydentowi. Nie jestem przeciwko ministrowi. Ludzie, którzy pluli nam twarz, nigdy nie uczestniczyli w mszach patriotycznych. Nigdy nie uczestniczyli w mszach patriotycznych, nigdy nie podpisali żadnej listy o Smoleńsk ani o telewizję Trwam. Teraz ci ludzie przyjadą wykloryfikowani i powiedzą, a czego wy chcecie? Czego? Co oczywiście z pana Marka wtedy się zrobi oszołoma, który napisał książkę, tak? Tak. Tak. Dlatego, że ktoś odważył się. Ktoś, kto nie patrzył na to, zarobię, będę popularny, czy nie będę popularny. Uważam, że powinniśmy się pozbierać. Naprawdę, żeby nasz głos był słyszany, że nie dlatego, że jest PiS, który kochamy i kochaliśmy, to tylko cacy, cacy. Powinniśmy zacząć żądać. Żądać, żądać dialogu, żądać czego. A druga rzecz, poskładać się, tak jak nas stać na to, żeby kupić książkę, zróbmy zrzutkę. Weźmy porządnego adwokata, wreszcie zacznijmy coś robić. Tylko w ten sposób wiedzą, że nie mamy pieniędzy i mogą nas kiwać. I śmieją się za naszymi plecami. Śmieją się przy pomniku, śmieją się, proszę bardzo, dzisiaj, uroczystości. Pierwszy sierpień, tak? Podzielone uroczystości. Czy nawet weteranów się w to wkręca? Przepraszam bardzo za moje nerwy, z całym szacunkiem do pana Marka, ale panie Marku... Ale pani mówi poprawdę. Naprawdę ludzie mnie nie lubią. Mam więcej wrogów na Polonii, wiem o tym. Dlatego, że nie jestem politycznie poprawna. Dlatego, że na gwizdek jednego czy drugiego ministra nie staję pod pomnikiem i nie robię sobie zdjęcia. Jeśli trafię do Warszawy, byłam 4 razy w Warszawie, proszę państwa, czy widzieliście gdzieś moje zdjęcia w gazetach z premierem czy z kimś tam? Nie, dla mnie zdjęcie nic nie znaczy, dla mnie prawda jest najważniejsza. I do śmierci o tą prawdę będę walczyć. Jeśli pan Jarosław Kaczyński wyrazi zgodę, żeby się ze mną spotkać, proszę państwa, pojadę, ale nie na 5 minut, na kawę, na zdjęcie. Ja nie chcę zdjęcia. Ja chcę rozmowy, ja chcę wysłuchania. Ja państwa o to proszę, żebyśmy zaczęli jakieś może podpisy zbierać. Może stanąć tak, jak powiedziałam panu konsulowi. Nie będziemy przeciwko wam protestować, my nie protestujemy przeciwko rządowi, który w tej chwili rządzi, tylko my chcemy dialogu. Dopiero dowiedziałam się, no bardzo niedawno, kilka tygodni temu, o tym zjeździe dyrektorów w Polsce. Ten zjazd był planowany już od 2 lat. Był właściwie planowany jeszcze zanim nasze wybory marcowe wygrała oczyszczenia kongresu i całego tego środowiska bez agentów, bez lustracji, to nie będzie to takie proste. Ale wracając do tego zjazdu, w tej chwili, czy lubimy to, czy nie lubimy, czy chcemy się z tym godzić, czy nie, to kongres będzie nas reprezentuje i będzie nas reprezentował. W związku z tym, tylko od nas zależy, jacy ludzie będą rządzić. Naprawdę jest to możliwe. Naprawdę jest to możliwe. Jeśli my znajdziemy reprezentantów, znajdziemy ludzi, którzy zastąpią tych, co tam pojechali, to wtedy no, nie będziemy się, przecież nie możemy wymagać, żeby prezydent, żeby rząd za nas zrobił porządki w Chicago. Naprawdę my powinniśmy sami do tego doprowadzić. Jest jeszcze jedna bardzo bolesna sprawa tutaj na Polonii, to jest sprawa niedocenienia pani Łucji Siwy, redaktora otwartowanych Nowonów. Nie tylko pani Łucji Siwy, ale również innych redaktorów. Pan Marek Boder zamieszcza w Kurierze od lat wspaniałe prawicowe artykuły. A pani Łucja Siwa jest naszą wielką ambasadorką polskości. Od 28 lat niezłomna, całkowicie niepoddana poprawności politycznej, nie zmieniająca swoich poglądów. Zamieniła swoje studio w studio wyborcze przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Z owoców jej pracy korzystamy my wszyscy, korzystają inni politycy, korzystają politycy w Polsce. I do tej pory nie została odznaczona żadnym wybitnym odznaczeniem. Nie mogę tego kompletnie zrozumieć. Osoba, która naraża się,
swoimi ostrymi na ogromne znaczenie, ponieważ dyskusja poszła w kierunku nie tylko naszej książki, do której zaraz możemy wrócić, ale do spraw Polonii. Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj było wspominane i ja się z tym zgadzam, że część tej Polonii, która zaufała Prawu i Sprawiedliwości, może czuć się nieco rozczarowana i takie są fakty, ja to potwierdzam. Ale proszę Państwa, pamiętajcie, że rozwalenie Wydziału Stanowego na tym właśnie polegało, żeby ci ludzie, którzy doszli w marcu do władzy, do władzy w Wydziale Stanowym, mający kontakty z posłami, a chodzi tutaj o Prawo i Sprawiedliwość, przyjmujący ich, rozmawiający, żeby im to urwać. I o to dokładnie chodziło. Wybory prezydenckie były w maju. Kongres został rozwalony, to znaczy odsunięty zarząd dokładnie w 2 tygodnie. A jeśli chodzi o ten... Ja pochodzę z Podkarpacia i marszałek Ortyl, czy poseł Buczak Wojciech, ja przez nimi rozmawiam, z nami, ale naprawdę trudno, jeżeli oni przyjeżdżają do Stanów, to do kogo przyjadą? Przecież wiadomo, oni za dużo pojęcia nie mają, jeżeli ktoś im nie powie. No pakują prosto do Kongresu Polonii Amerykańskiej. No niestety, taka jest prawda. No wszyscy Państwo macie rację, tylko nikt nas nie reprezentuje. Bo Kongres Polonii Amerykańskiej nigdy nas nie prezentował, nie będzie po prostu. Więc ja proponuję Pani Doktor, że mamy tutaj na sali ludzi, którzy mają pewien dorobek, żeby po prostu założyć organizację, która po prostu coś będzie robić na nas. Jeszcze parę zdań. Popieram wniosek tego pana, który przed chwilą przemawiał. Proszę Państwa, jest niezwykle ciężko rozmawiać czy w Sejmie, czy w Senacie. Mam kilku posłów, z którymi koresponduję. Jeden z nich przyjedzie 8 i tak dalej. Ale jest, na naszej głowie powinno być coś takiego, żeby natychmiast zastanowić się, jak w sposób odpowiedni oderwać się od spóry i od tego układu, bo nam nic z tego nie wyjdzie. I teraz ktokolwiek pojedzie. Ja jadę 20 któregoś tam sierpnia do Polski. I pan Kwiatkowski, który ze mną rozmawiał i w ogóle, później nie znalazł czasu. Przedstawił mnie innym osobom w pracy na Rysnikowskim u prezydenta naszego Dudy. I proszę Państwa, tam trzeba jechać z legitymacją. Jesteśmy Polonia, załóżmy patriotyczna, nowy twór organizacyjny, który skupia tyle i tyle osób i tak dalej. Drugą sprawą jest sejmik, który powinien powstać w naszym środowisku, sejmik polonijny. Powinniśmy zachęcić do tego ludzi, którzy prowadzą różnego rodzaju interesy i tak dalej. My powinniśmy się zorganizować w sposób mądry, bo bez poparcia ludzi, którzy mają swoje zakłady przemysłowe, są budowlańcami i tak dalej, tu trzeba zebrać jakiś kapitał, który pozwoli nam na ruchy, na wszelkie ruchy. Ja uczestniczyłem w zebraniach właśnie kongresu i słyszałem, jak pan Skula dzielił pieniążki dla nas. To był rok 2008. Ja wtedy słyszałem, damy tam 5 tysięcy na otarcie US, a damy 3 tysiące na otarcie US. I co z tego? Co my możemy zrobić? Tyle bilet do Polski, gdybyśmy chcieli kogoś reprezentować, jakąś grupę, to jest ponad $1000. Musimy pomyśleć o inwestycji, czyli o pieniążkach i zorganizowaniu się, ale nie na zasadzie takiej, że dzisiaj się spotkaliśmy, tylko na takiej zasadzie, że jeśli ktoś ma dobry pomysł napisać program, ja taki program mogę przedstawić jutro, bo jakoś napisałem uprzednio,
Jest on złożony u prezydenta. Ale do dnia dzisiejszego na ten program nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam legitymacji dużej części zbioru naszej Polonii, która by się jakoś nazywała, która mogłaby, prawda, oddziaływać. I przyjeżdża pan Kwiatkowski, z panem Kwiatkowskim kilkakrotnie się rozmawiało na zasadzie takiej. Czy on nas reprezentował? Nigdy mi nic nie podpowiedział wtedy, kiedy się zajmowałem sprawami emerytur. I to jest sprawa do rozpatrzenia. Jeśli państwo uważacie za stosowne, to zastanówmy się bardzo szybko, co z tym zrobić, bo jak będziemy znów leczyli, że pan Spula się poprawi, a pan Spula mądrze da podwyżki poszczególnym dyrektorom i go znowu wybiorą na następne lata. Dziękuję.